W takim razie witam się jeszcze raz. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Anna Rak i jestem starszym prawnikiem z kancelarii Trio Legal Snażyk Granicki, spółka komandytowa. Zajmujemy się fintechem, prawem nowych technologii i bardzo często spółkami, których głównym elementem działalności jest przetwarzanie i ochrona z ustawy danych osobowych. Dlatego opowiem dzisiaj o RODO, czyli rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. To jest akt prawa wspólnotowego. Jak było? Ochronę i przetwarzanie danych osobowych w Polsce regulowała ustawa, która była implementacją wcześniejszej dyrektywy. Teraz wejdzie w życie rozporządzenie. I uwaga, ważna data, to będzie, tak jak wskazane na prezentacji, 25 maja 2018 roku. Co oznacza, że już w tej dacie wszystkie podmioty przetwarzające dane muszą przetwarzać je zgodnie z rozporządzeniem, spełniać wszystkie obowiązki w rozporządzeniu wskazane. Czyli mamy jeszcze właściwie rok, żeby przygotować się na spełnianie tych obowiązków. I właściwie dlaczego warto rozbić RODO na czynniki pierwsze i tym obowiązkom się tak blisko przyjrzeć? Z bliska. Dlatego, że tych obowiązków nowych jest wiele, pojawiają się nowe definicje, a ich spełnianie zagwarantowane jest sankcjami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Są to sankcje finansowe przewidziane za naruszenia przepisów tego rozporządzenia i są to kary finansowe dużo wyższe niż przewidywała je dotychczas ustawa o ochronie danych osobowych dla podmiotów działających na terenie Polski. Więc wiemy, kiedy akt wchodzi w życie, że jest bezpośrednio stosowany i nie wymaga implementacji ustawą. Wiemy, kogo obowiązuje i to są te wszystkie suche informacje. A teraz, dlaczego to właściwie jest ciekawe? Dlatego, że to rozporządzenie w pewnym sensie jest instrumentem pasjonującym. Dlatego, że dotychczas ustawa o ochronie danych osobowych i ustawodawstwo krajowe polegało na tym, że zdyszany legislator próbował nadążyć za rozwijającym się rynkiem nowych technologii i zawsze zostawał daleko w tyle, w związku z czym wszystkie firmy, ale też podmioty, bo osoby prowadzące działalność gospodarczą, funkcjonowały w takiej próżni prawnej i dbały o to, żeby ta działalność prowadzona nie łapała się w zakres ustawy krajowej. To rozporządzenie jest wynikiem tego, że Komisja Europejska zauważyła ten problem i chciała go zaadresować, dlatego ma być ono neutralne technologicznie. Nie znajdują się w nim definicje ścisłe, bardzo szczegółowe. Przepisy, które są w nim zawarte, są dosyć generalne, więc ma nam ono starczyć na bardzo, bardzo długo. Po raz pierwszy jest to akt wspólnotowy, który projektuje nam rzeczywistość, do której dopiero podmioty muszą się w przyszłości dostosować. Swoje funkcjonalności usług, które świadczą w internecie, polityki wewnątrzkorporacyjne i nawet zwyczaje korporacyjne. Zakres regulacji RODO jest bardzo szeroki. Ja omówię dzisiaj wybrane obowiązki, wybrane definicje. To będzie nowa instytucja współadministratorów, to będą nowe relacje procesor-administrator, to będzie profilowanie, kary pieniężne, obowiązek notyfikacji naruszeń, wycieków i prawo do bycia zapomnianym. Zacznijmy od podmiotów, które mamy pod ręką w przypadku przetwarzania danych osobowych. To jest zawsze administrator, czyli ten wielki, groźny, zbierający dane osobowe administrator, który decyduje o celach przetwarzania tych danych, czyli czy wystarczy mu imię, nazwisko, mail, czy potrzebuje jeszcze na przykład danych biometrycznych albo zapisu kodu genetycznego i decyduje o środkach przetwarzania tych danych, czyli czy serwer powinien znajdować się w Korei Południowej, czy może jednak lepiej na Seszelach. I za każdym razem w przypadku przetwarzania danych osobowych przy zbieraniu zgód, przy przetwarzaniu na mocy umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, pojawia się też drugi podmiot i to jest procesor. To jest podmiot, któremu dane osobowe są przekazywane, ale jest on instruowany, co ma z nimi dalej robić, czyli w jakim zakresie te dane przetwarza, po co je przetwarza, i jest też instruowany, za pomocą jakich środków ma je przetwarzać. Do tej pory omówię to na przykładzie firm pożyczkowych, które funkcjonują w ten sposób, że chcą dotrzeć do osób fizycznych, które chętnie wzięłyby pożyczkę i chcą, żeby została im udzielona pożyczka przez internet, ale potrzebują firmy, która będzie w stanie ocenić zdolność pożyczkową tej osoby fizycznej, tak żeby same na tym nie straciły. Więc mamy administratora danych osobowych. Ten administrator danych osobowych określa: proszę, zbuduj mi aplikację, wrzuć funkcjonalności tej aplikacji na stronę tak, żeby osoba fizyczna była w stanie przez podanie odpowiednich danych udostępnić swoje konto bankowe,
przeskanuj mi konto bankowe tej osoby i wróć do mnie z informacją, czy ta osoba ma tak zwaną zdolność pożyczkową, czyli czy jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna. No i ten procesor poinstruowany wykonuje te wszystkie działania, które zleca mu administrator danych osobowych. I tak jak za każdym razem w przypadku ochrony danych osobowych wszystko działa doskonale do momentu, kiedy nie pojawia się inspektor GIODO lub też inny lokalny inspektor organu nadzorczego i nie przeprowadza kontroli. Wtedy najczęściej w przypadku procesorów reakcja jest dokładnie taka jak na tym slajdzie. Nie mam pojęcia, ja nie wiem, to ten administrator tam zasadniczo i te środki, i cele, i o serwerach też nic nie wiem. Do tej pory było to możliwe i dlatego firmy mogły prowadzić działalność jako administrator gdzieś tam za granicą, powiedzmy w Hiszpanii, i ciąg procesorów, którzy przetwarzali dane w zupełnie innych krajach Unii Europejskiej, wskazując cały czas na administratora jako tego, który ponosi odpowiedzialność. Teraz procesor ponosi odpowiedzialność na mocy tego rozporządzenia właściwie w takim samym zakresie jak administrator danych osobowych, czyli ma obowiązek raportowania, czyli ma obowiązek wskazywania zakresu przetwarzania tych danych, tak jak tutaj ma obowiązek opracowywania Data Protection Impact Assessments, czyli tych wszystkich dokumentów, które są właściwie ważeniem ryzyk przy użyciu konkretnych środków przetwarzania danych osobowych. I co więcej, pojawia się nowe pojęcie współadministratora. Czyli kiedy przychodzi inspektor ochrony danych osobowych z biura GIODO, nie będzie zainteresowany tym, co deklaruje spółka, czyli czy deklaruje, że jest procesorem, czy deklaruje, że jest administratorem, tylko sprawdzi, kim jest de facto. Czyli jeżeli taki procesor nie tylko przetwarza dane, ale też na ich podstawie na przykład robi scoring kredytowy, czy też analizę wiarygodności pożyczkowej takiego klienta, to staje się współadministratorem. Bo tak de facto decyduje o zakresie przetwarzania tych danych, prawda? I przetwarza je też. I decyduje o środkach. W związku z tym rozporządzenie w bardzo sprytny sposób przewiduje taką sytuację i umożliwia tym współadministratorom podział odpowiedzialności między jednego i drugiego. Oni się mogą zwyczajnie dogadać, na przykład na mocy jakiegoś wewnętrznego dokumentu, jeżeli to jest grupa kapitałowa, który z nich odpowiada za zakres przetwarzanych danych, a który odpowiada za środki przetwarzania tych danych. Czyli na przykład ja decyduję, jakie informacje nas interesują o tej osobie, żeby udzielić pożyczki, ale ty, współadministratorze, już decydujesz o tym, gdzie na serwerach te dane są, jakie masz firewalle, nie muszę cię instruować precyzyjnie o wszystkim. Czyli rzeczywiście rozporządzenie idzie nam tutaj naprzód i o krok wyprzedza te procedury, które teraz stosują firmy, na przykład pożyczkowe i na przykład firmy, które oferują aplikacje umożliwiające dokonywanie scoringu tych klientów pożyczkowych. Ale problem jest takiego rodzaju, że osoba fizyczna jest z góry poinformowana, kto jest administratorem i kto jest współadministratorem. W związku z tym, jeżeli zwróci się do współadministratora, niezależnie od podziału odpowiedzialności między jednym i drugim podmiotem, każdy z tych administratorów ma obowiązek reakcji. Nawet jeżeli zwraca się do nas klient, nie możemy odpowiedzieć mu, to nie jest zakres mojej odpowiedzialności, ja się zajmuję serwerami. Jeżeli przetwarzamy więcej pana danych osobowych niż pan zezwolił, no to proszę do tego drugiego administratora. Jest to niemożliwe. Wówczas każdy z administratorów ma obowiązek reakcji. No i przechodzimy tutaj do tego raportowania. Jeśli mogę zapytać, na przykład przez podniesienie ręki, kto z państwa jest z branży IT? Jesteśmy, dobrze, dobra reprezentacja. Czy mamy tu prawników na sali? Mamy prawników na sali. Dobrze, więc w takim razie będzie to bardziej o biznesie, mniej o sformułowaniu tych przepisów. Znają może państwo przypadek Wonga.com, z którego ostatnio nastąpił wyciek danych. W Wielkiej Brytanii około 2 milionów osób fizycznych było dotkniętych tym wyciekiem, w Polsce to były tysiące, ale cały czas jest to całkiem sporo. Więc do tej pory, jeżeli ze spółki wyciekły dane, spółki, która przetwarza dane osobowe, można było siedzieć cicho, mieć nadzieję, że nie pojawi się żadna kontrola i przez drzwi nie wejdzie żaden inspektor, a jeżeli nie będzie skargi do GIODO jakiejś osoby fizycznej, której przeszkadza to, że dane wyciekły i podejrzewa, że w takim razie zabezpieczenia stosowane są zbyt niskie albo niekompletne, ta sprawa mogła ujść na sucho. RODO wprowadza obowiązek donoszenia na samego siebie. Czyli spółka, która wie, że dane wyciekły i być może nawet dowiaduje się o tym z telewizji przy śniadaniu, ma obowiązek notyfikować w ciągu 72 godzin lokalnemu organowi nadzorującemu, czyli GIODO w Polsce, odpowiednikowi GIODO w Wielkiej Brytanii, jeżeli mówimy o Wonga.com. Po 72 godzinach, jeżeli jest to wyciek
bardzo wielu danych albo danych wrażliwych. Wówczas jest obowiązek notyfikowania też osób fizycznych, których ten wyciek dotyczył. I tutaj dochodzimy do kolejnego prawa, które gwarantuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych. To jest prawo do bycia zapomnianym. Jeżeli już taka osoba fizyczna dowie się, że dane wyciekły i zostanie notyfikowana przez spółkę, która była administratorem albo współadministratorem tych danych, ma prawo zgłosić sprzeciw i zażądać usunięcia tych danych. I teraz w jakim zakresie? Do tej pory była taka możliwość w świetle ustawy o ochronie danych osobowych polskiej. I to było odwołanie zgody na przetwarzanie danych, to było żądanie usunięcia danych, ale nikt nie zdefiniował i również w decyzjach GIODO nie było jasnej definicji, co to właściwie znaczy. Domniemywało się, że usunięcie to jest taka defragmentacja albo zniszczenie danych, żeby nie było możliwe na ich podstawie, tych zdefragmentowanych, ponowne ustalenie tożsamości precyzyjnie tej osoby, której dane dotyczyły. Było to bardzo trudne do zrealizowania, bo jak wiemy, wszystkie firmy informatyczne, które przetwarzają dane osobowe, mają kopie zapasowe. I w kopiach zapasowych te dane są przechowywane jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Na ten moment eksperci uważają, że ten przepis rozporządzenia o ochronie danych osobowych powinien być interpretowany w ten sposób, że tworzy się osobną bazę zawierającą identyfikatory osób, których dane powinny być usunięte w przypadku odtworzenia danych z kopii zapasowej. Jest to całkiem logiczne, ale trzeba uważać, bo te identyfikatory nie powinny być zbudowane na podstawie PESEL-u, tak? Bo PESEL jako dana osobowa precyzyjnie określająca tożsamość osoby fizycznej już daje możliwość jej ustalenia, nawet jeżeli jest to tylko zbiór danych samych identyfikatorów na bazie PESEL-u zbudowanych. I teraz tak, kolejny podpunkt tego przepisu w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych mówi nam tak, administrator danych w przypadku otrzymania takiej prośby o usunięcie danych osobowych, powinien również podjąć wszystkie rozsądne działania, bardzo szeroko sformułowane, zmierzające do tego, żeby usunąć dane znajdujące się również u podmiotu, w którym te dane udostępnił. Rozporządzenie nie precyzuje nam w żaden sposób, co to znaczy rozsądne działania, tak? Jeżeli to jest udostępnienie podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, to jest to dosyć proste. To jest bardzo dobre pytanie i dziękuję za nie, dlatego że to są działania rozsądne dla legislatora europejskiego i tu mamy jeszcze większy problem. Jako że to rozporządzenie ma co do zasady chronić interesy jednostki, skłaniałabym się ku temu, że to są rozsądne działania w optyce tego podmiotu danych niestety. I owszem, będzie się to na pewno wiązało z dosyć dużymi kosztami w przypadku żądania takiego usunięcia. Żeby nakreślić takie orientacyjne ramy, co to znaczy rozsądne działania, można byłoby się tu odwołać na przykład do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Google Spain, który zobowiązał operatora wyszukiwarki do usuwania rekordów, które pojawiają się po wpisaniu odpowiedniego słowa lub formuły w wyszukiwarkę, jeżeli ktoś zażądał usunięcia danych, do których one prowadzą. Czy ktoś tutaj na sali zna sprawę Google Spain, czy krótko opowiedzieć? Pan Hiszpan w Hiszpanii popadł w długi i zlicytowano mu dom. I ten link prowadzący do strony, na której była prowadzona licytacja, wisiał jeszcze bardzo długo po wpisaniu odpowiednich słów w wyszukiwarkę Google. W związku z tym ten pan zwrócił się do odpowiednika GIODO w Hiszpanii i poprosił o interwencję u Google'a, żeby usunięto te rekordy, które się pojawiają, dlatego że negatywnie wpływa to na jego sytuację na rynku. Prowadził działalność gospodarczą. Odpowiednik hiszpańskiego Google'a nie zgodził się z tym, stwierdził, że operator wyszukiwarki nie przetwarza danych, tylko robi to robot, więc nie ma możliwości takiej ingerencji. I nasz podmiot danych odwołał się do sądu. Sąd hiszpański sobie z tym zagadnieniem nie poradził i zwrócił się z pytaniem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że operator wyszukiwarki po pierwsze przetwarza dane, po drugie jest administratorem, po trzecie za każdym razem, kiedy podmiot danych zwróci się z prośbą o usunięcie jego danych osobowych, które wyskakują w wyszukiwarce jako rekordy, ten operator ma obowiązek to zrobić. No i ten wyrok daje nam pojęcie, jak bardzo szerokie ma być prawo do bycia zapomnianym. W związku z tym, jeżeli spółka dostanie prośbę o usunięcie danych, powinna się zwrócić nawet, rozumiejąc to maksymalnie szeroko, do operatora wyszukiwarki, tak żeby nawet w linkach i nawet w rekordach te dane osobowe nigdy nam już więcej nie wyskakiwały i żeby ta prośba była faktycznie zrealizowana. Proszę bardzo. Jest tam kilka wyłączeń,
ale co do zasady, jeżeli podmiot danych zażąda usunięcia tych danych, bardzo trudno jest udowodnić, że na przykład realizujemy interes państwa albo realizujemy jakiś przepis prawa, tak? I to jest bardzo ciekawe pytanie, ale również mamy na nie odpowiedź dzięki temu, że mecenas Roman Giertek wywalczył ostatnio przed sądem apelacji warszawskiej swoje prawo do usunięcia hejterskich komentarzy przez administratora. I wtedy rzeczywiście, jeżeli uważamy, że nawet nasze własne treści są obudowane komentarzami, które jakoś naruszają nasze dobra osobiste, zwracamy się do administratora strony i w procedurze notice and takedown, która jest akurat nie w ustawie o ochronie danych osobowych, ale w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mamy prawo zażądać zdjęcia takich treści, jakichkolwiek. Profilowanie, czyli kto znajduje się po drugiej stronie ekranu i kto jest właściwie użytkownikiem. Do tej pory definicji nie było. Czyli, znowu wracając do przykładu tych firm pożyczkowych, co robi ten dostawca aplikacji, która próbuje ustalić, czy osoba, która chce dostać pożyczkę, jest rzeczywiście wiarygodna finansowo. De facto profiluje tego człowieka, tak? Tworzy profil użytkownika złożony, czyli wydatki, statystyka wydatków, wypłacalność, przychody, przelewy na konto. Tworzy profil. Do tej pory definicji takiego działania nie było, w związku z czym na dobrą sprawę osoba fizyczna nie miała żadnej możliwości ingerencji w kształt tego profilu i w skład danych, jakie się na ten profil, w elementy danych, jakie się na ten profil składają. Po wejściu w życie rozporządzenia ochronie danych osobowych będzie to możliwe, a co więcej, będzie obwarowane zgodą, jeżeli dane składające się na profil będą danymi wrażliwymi. Czyli jak na przykład w przypadku świadczenia usług medycznych, czy udostępniania wyników na maila, tego typu rzeczy. Albo na przykład w przypadku scoringu kredytowego, tak? Bo jest jeszcze cały czas dyskusyjne, czy dane finansowe, dane o wypłacalności stanowią dane wrażliwe, czy nie. Mogą stanowić. Jakie są sankcje? Sankcje finansowe do tej pory przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych to było dla przedsiębiorców, dla podmiotów gospodarczych do 50 tysięcy złotych za naruszenie, przy czym nie więcej niż 200 tysięcy złotych za kilka naruszeń, tak? Na ten moment te liczby robią dosyć duże wrażenie, bo to jest 10 milionów euro, w szczególnych przypadkach 20 i te procenty od obrotu globalnego, o których wspominaliśmy. Dla wielkich firm bardzo prawdopodobne, że nie jest to jakieś obostrzenie, które rzeczywiście przesądzałoby o zaprzestaniu naruszeń, ale dla graczy krajowych albo nawet graczy europejskich, które nie są globalnymi korporacjami, już coś to znaczy. Przy czym nie zmienia się akurat ta kwestia, która zawsze była bardzo newralgiczna dla firm przetwarzających dane osobowe, czyli kwestia możliwości zobowiązania do zaprzestania danych i zobowiązania do usunięcia danych, które zostały pozyskane sprzecznie z przepisami. I to jest właściwie ten największy, przysłowiowo mówiąc, bat na przedsiębiorców, a nie te wszystkie sankcje finansowe, tak? Bo są w stanie zapłacić nawet spore grzywny albo spore kary administracyjne, ale w momencie, kiedy tracą miliony danych użytkowników, których profilowały i sprzedawały bazy danych zawierające informacje o tych osobach, to już zaczyna być rynkowy problem. Nie jest to oczywiście też takie straszne, jak na pierwszy rzut oka wygląda. Nie musi to być 10 milionów, nie musi to być 20 milionów. I wiadomo, że w przypadku pierwszego naruszenia na pewno taka kara nie byłaby nakładana. Jest szereg kryteriów wskazanych w rozporządzeniu, ja je tutaj przykładowo wymieniam. Jak na przykład wcześniejsze naruszenia, współpraca z organem nadzoru, jak próby kontaktu z organem nadzoru, po uzyskaniu informacji przez spółkę, że takie naruszenie miało miejsce i tak dalej, i tak dalej. Oceniane jest, będzie to miękko, mamy też bardzo generalnie wskazane inne kryteria, które mogą być podstawą oceny, czy taką karę należy nałożyć, czy takiej kary nie należy nakładać i w jakiej wysokości na spółkę. To tak bardzo w ogólnym zarysie o najbardziej kontrowersyjnych obowiązkach i nowinkach, które wprowadza nam rozporządzenie. Jeśli są jakieś pytania, które już się pojawiły, ja bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. Ania Rak, dziękujemy.